Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Ela Zeman, a to jest piątek pełen inspiracji. Zapraszam do oglądania. Przyznam się Wam, że wczoraj próbowałam się nagrać, ale to był chyba nie dzień, bo nie poszło mi i nie wiem, na ile dzisiaj uda mi się, o której uda mi się wstawić ten film i na ile po prostu będę musiała tutaj się postarać, poskładać coś, żeby wyszła z tego jakoś całość. Ja zawsze mam taki plan, że nagram wszystko za jednym kliknięciem i że będzie jeden długi film, który sobie wstawię i będę miała tak mało roboty z tym, a różnie to z tym bywa i jeszcze mi się to nigdy nie udało, taka sztuczka po prostu, więc nie wiem, czy i tym razem tak nie będzie, że jeszcze ileś czasu będę musiała poświęcić na poskładanie tego, ale to nieważne. Po pierwsze to chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zaglądają do mnie, piszą komentarze, doradzają mi, dyskutują ze mną. Jest to bardzo, bardzo miłe i bardzo Wam dziękuję za te wszystkie reakcje na moje filmy. To jest zawsze ważne, że ktoś po prostu chce to oglądać i że jest to może dla kogoś jakoś tam przydatne, ciekawe, ważne. Dla mnie jest to bardzo miłe i zachęca mnie po prostu do tego, żeby dalej to robić. A dzisiaj postanowiłam poopowiadać trochę na temat mojego ostatniego projektu. Była to letnia bluzeczka z wzoru Petite Knit. Nazwa tego wzoru to Anker's Summer Shift. Znowu angielski, ale nieważne. Wzór jest generalnie właśnie w języku angielskim. Pobrałam go ze strony Petite Knit. Pierwsza ważna rzecz, wzór nie jest drogi, łatwo go pobrać. Jest napisany bardzo prostym językiem, łatwo zrozumieć, o co chodzi. Instrukcja jest bardzo czytelna, wszystko jest opisane krok po kroku. Mogłabym spokojnie rekomendować ten wzór dla osób, które nie mają jakiegoś wielkiego doświadczenia w dzierganiu. Jakie tu są umiejętności potrzebne? Po pierwsze, oczywiście nabieranie oczek, praca w okrążeniach, bo to jest robione metodą bezszwową od góry do dołu. Oczywiście oczka prawe, oczka lewe, dobieranie oczek w taki sposób, żeby nie powstawały dziurki. No i co jeszcze? Tutaj nie ma żadnego zszywania. Konstrukcja jest bardzo taka prosta, ale właśnie ta prostota to jest taki sznyt tej pracy. To jest taka szlachetna prostota, tak bym powiedziała. Bardzo mi się ten wzór podoba, bardzo dobrze mi się go robiło. To takie szybkie podsumowanie. Powiem jeszcze tak, że wzór jest niezwykle popularny i właśnie z powodu tej popularności zechciałam ja również nim się zająć, z niego coś udziergać. I powiem Wam, że już rozumiem, dlaczego wzory Petite Knit są takie popularne. One są po prostu bardzo, bardzo dobrze rozpisane. Jak komuś się podoba taki minimalizm, prostota w wzornictwie, to jak najbardziej to są wzory po prostu do pokochania, do polubienia i do dziergania. Więc rozumiem jak najbardziej, zrozumiałam, na czym polega fenomen Petite Knit. Czy jemu uległam? Chyba tak. Ten wzór jest na pewno moim faworytem spośród tego, co do tej pory robiłam. Na pewno chcę jeszcze jedną bluzeczkę wydziergać z tego wzoru. Natomiast czy kupię kolejne? Nie wiem, jak będę miała taką fantazję, żeby coś kolejnego z wzoru Petite Knit wydziergać, to na pewno bez problemu się zdecyduję. Jedną rzecz, której nie zrobiłam, szybciej jakby przed zakupem tego wzoru nie sprawdziłam, a której trochę być może żałuję, to jest taka związana z rozmiarami, które rozwiązaniem jakie jest, jeśli chodzi o rozmiarówkę w tym wzorze. I zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Jak sobie wejdziecie na stronę Petite Knit, to wszystkie jej udziergi praktycznie, mówię o damskich wzorach, są pokazywane zawsze na autorce, czyli metę jest po prostu jednocześnie modelką. Ona jest osobą dosyć drobną, myślę, że nie jest specjalnie wysoka i nie nosi zbyt dużego rozmiaru. Tak oceniam, że to będzie XSS. Może nawet jest gdzieś taka informacja, ja jej nie doczytałam. I te wszystkie ubrania, które
ona dzierga te wszystkie wzory właśnie na takim, w takim rozmiarze pokazuje na zdjęciach, kiedy chcemy, decydujemy się na zakup wzoru. Natomiast no, nie ma takiego pokazania, jak wygląda ta praca, czy jak ten wzór wygląda na większych rozmiarach. Oczywiście to jest mój błąd, bo ja powinnam sobie szybciej, zanim kupiłam ten wzór, spojrzeć na przykład na Ravelry, czy nawet na Instagram, gdzie można mnóstwo oczywiście wykonań tych wzorów znaleźć, między innymi także tej Anker Summer Shirt, na różnych osobach, o różnych, noszących różne rozmiary. I pewnie wtedy bym zobaczyła to, co jakby odkryłam dopiero w momencie, kiedy dziergałam. Bo jest tak, już nie będę, nie chciałabym za dużo zdradzić, no bo wzór jest płatny, tak jak wiecie. Ale taka jedna rzecz, tutaj u góry w tym karczku są takie jakby cztery sekwencje ściągaczowe, tak sobie to nazwijmy. I właśnie tak sobie wyobrażałam również ten sweterek, tę bluzeczkę w większych rozmiarach. Natomiast słuchajcie, w rozmiarze, począwszy od rozmiaru L i wszystkich większych, czyli L, aż tam jest chyba do 5XL we wzorze to rozpisane, liczba tych, ilość tych sekwencji się zwiększa, czyli w rozmiarze L, XL i chyba 2XL to są, to jest 5 takich sekwencji, a w tych większych jest ich 6. Troszkę mnie to zaskoczyło, nie wiem, co sobie wyobrażałam, może myślałam, że po prostu w większych rozmiarach te sekwencje są szersze, a nie, że jest ich więcej, ale projektantka przewidziała właśnie taką opcję, że jest po prostu tych sekwencji więcej, żeby osiągnąć odpowiednie wymiary tej bluzeczki. Natomiast ja byłam tym zaskoczona, nie wiem, po prostu, może jestem gapą zwyczajnie i nie zwróciłam na to szybciej uwagi. Jakie są rozwiązania w innych jej wzorach, nie wiem, ale to jest taka moja uwaga i taka dla mnie też myśl, że jak będę brała jakiś jej kolejny wzór, zanim się zdecyduję dziergać, to sprawdzę sobie, jak wyglądają te wzory, te już gotowe rzeczy w innych rozmiarach, co jest w sumie łatwe do sprawdzenia, tak jak już mówiłam, na Ravelry albo na Instagramie, gdzie mnóstwo osób właśnie robi z jej wzorów i niekoniecznie robią to panie czy panowie w rozmiarach takich, jak nosi metę, czyli w rozmiarze tam XS czy S. Więc to dla mnie takie, taka myśl na przyszłość. Tak jak już powiedziałam, jeśli chodzi o sam wzór, jest pięknie rozpisany, nie trzeba znać angielszczyzny w jakiś taki bardzo zaawansowany sposób, bo ja nie znam angielskiego jakoś super, to na pewno słychać. Jak próbuję mówić nazwy po angielsku, ale jeśli chodzi o takie odczytanie wzoru rozpisanego właśnie przez Petit Knit, to nie miałam z tym najmniejszego problemu. Pamiętajcie także, że jeśli napotkacie na jakiś problem, to zwykle właśnie z tymi określeniami angielskimi, to zwykle wystarczy wpisać ten fragment, nie wiem, określenie na przykład jakiegoś sposobu przerabiania oczka, czy jakiś skrót, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, dodać słowo knitting i zwykle pokazują się nam na przykład filmiki na YouTubie albo w jakichś innych miejscach, gdzie można po prostu sobie sprawdzić, jak daną rzecz wykonać. Ja także znalazłam, jakby wracając do tego mojego dziewiarskiego, do tej mojej dziewiarskiej pasji, znalazłam także taki słowniczek skrótów na takim bardzo, bardzo starym forum Maranta. Okazuje się, że ono nadal funkcjonuje, jest to forum, jakby można je czytać nadal. I ten zestaw skrótów, który tam jest, można sobie za darmo po prostu przeglądać i sprawdzać, co angielskie, tam jest chyba nawet w kilku językach, tam jest też po rosyjsku, co skróty znaczą, bodajże po niemiecku, więc bardzo, bardzo fajna strona, postaram się ją znaleźć ponownie i podlinkować tutaj w opisie, żebyście mogli sobie tam zajrzeć i korzystać z tego, bo to jest rzecz bezpłatna i bardzo, bardzo przydatna, tak uważam. Dobrze, to jeśli chodzi o sam wzór, to jeszcze powiem tak, że jest on, takie podstawowe informacje, może, nie wiem, żeby potem można było
to, co ja robiłam, odnieść jakoś do tego, jak jest we wzorze. W wzorze jest propozycja użycia włóczki Sandnes Garn Line. To jest włóczka o składzie bawełna, wiskoza i len. Ta włóczka ma taką gramaturę, że w 50 gramach jest 110 metrów. Ja nie użyłam tej włóczki, ale używałam bardzo podobnej w składzie i gramaturze włóczki Bell z Dropsa w takim kolorze wiśniowym. To jest numer 12. I do wydziergania tej bluzeczki w rozmiarze M wyszło mi 6 motków. Użyłam 6 motków tej Bell. Został mi dosłownie metr, ale ponieważ to jest robione techniką bezszwową, więc jakby nie ma problemu. Zrobiłam bluzeczkę w rozmiarze M właśnie dlatego, że wersja z 5 tymi sekwencjami po prostu mi się zwyczajnie nie spodobała i postanowiłam zrobić rozmiar M. Oczywiście to jest dla mnie za mała rzecz, chociaż oczywiście przez moment się łudziłam, że będę mogła chodzić w tym rozmiarze M. Przymierzyłam sobie po wydzierganiu, ale nie czułam się komfortowo. To nie jest mój rozmiar, ja noszę L-kę raczej. Szczególnie, że Petit Knit również w tym wzorze pisze o tym, że wzór jest przewidziany na taki luz konstrukcyjny około 5 cm, od 0 do 5 cm. U mnie to było raczej 0 i to nie jest komfortowy luz konstrukcyjny dla tej bluzeczki. Tutaj uważam, lepiej będzie, jeśli wybierzecie taki rozmiar, w którym ten luz będzie zapewniony, ponieważ tutaj konstrukcja pach i obwód w biuście no musi pozwalać na taką swobodę, tym bardziej, że to letni udzierg, że to coś, w czym chciałabym się czuć no jakoś tak bardziej na luzie, że tak powiem. Więc ten rozmiar M wydziergany przeze mnie powędrował do mojej siostry. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wstawić zdjęcia, które mi moja siostra przysłała właśnie w tej bluzeczce. Ona jest z niej zadowolona, podoba jej się ta bluzka i ponieważ ona właśnie nosi rozmiar M, więc na niej ta bluzka wygląda po prostu znacznie korzystniej niż na mnie, zwyczajnie, prosto mówiąc. Także cieszę się, że nie powędrowała do szuflady, albo tym bardziej, że nie sprułam, tylko moja siostra po prostu dostała prezent ode mnie i jeszcze się z niego ucieszyła. To było bardzo miłe dla mnie. Czy będę robiła taką bluzeczkę dla siebie w większym rozmiarze? Nie. Dlatego właśnie, że musiałabym zrobić tych sekwencji więcej, a jakoś tak szczególnie przywiązałam się, może niesłusznie, do tego, że są te sekcje 4, tak jak u Petit Knit. O, taka fanaberia moja. Natomiast słuchajcie, mam plan, żeby zrobić jeszcze jedną bluzeczkę w takim kolorze, właśnie z tego wzoru. To jest kolor 11 z Drops Bell, ponieważ moja siostra ma córeczkę i wymyśliłam sobie, że będzie fajnie, jak będą miały taki komplet mama i córka. Mam nadzieję, że uda mi się przed latem właśnie dla siostrzenicy wydziergać z tej Drops Bell wersję po prostu mniejszą tej bluzeczki. To jest plan, zobaczymy, czy się powiedzie. Jeśli chodzi teraz, jak ja sobie poradziłam z tym wzorem. Wzór jest rozpisany na druty, znaczy rozpisany. Wzór jest przewidziany na druty numer 4. Próbka powinna wynosić 20 oczek na 28 rzędów. Powinno to być 10 na 10 cm. Moja próbka wynosiła 21 oczek i robiłam na drutach numer 3,5. Moim zdaniem, przy moim sposobie robienia, dobrze by ten wzór wyglądał na drutach 3,75, ale ja takich nie mam jeszcze. Może będę miała, ale nie mam na razie. Więc robiłam na tych mniejszych, bo kiedy próbowałam na początku robić na czwórkach, to ta dzianina była moim zdaniem zbyt luźna. Po prostu nie podobał mi się ten efekt na czwórkach. Więc tak to wyglądało. Poza tym trzymałam się ściśle wzoru, nic nie zmieniałam. Wszystko robiłam tak, jak jest opisane we wzorze Petit Knit.
I stąd właśnie moja ocena tego wzoru jako bardzo, bardzo dobrze rozpisanego i bardzo czytelnie rozpisanego. Po prostu krok po kroku autorka prowadzi nas jak za rączkę, co teraz trzeba zrobić. Myślę, że to jest jeden też z powodów, dlaczego te wzory cieszą się takim dużym powodzeniem. Po prostu one są bardzo dobrze rozpisane. Także to taka moja ocena tego wzoru. Wiem, że wzór jest bardzo popularny i już rozumiem dlaczego. I też podzielam te bardzo, bardzo dobre opinie na temat tego wzoru. Także, no cóż, polecam. Dlaczego wybrałam włóczkę Bell, jeszcze powiem, tak? Włóczka Bell jest... Może już o tym mówiłam, tylko jakoś mi się zakręciło, a może mi się dzisiaj uda nagrać bez powtarzania i bez przerywania. Więc jeśli już mówiłam, to przepraszam, ale ta włóczka Bell ma takie parametry właśnie podobne do tej Sandnes Gardeline, bo ma też w składzie bawełnę, wiskozę i len i jest tylko odrobinkę dłuższa jakby nić w 50 gramach, bo jest 120 metrów. Jak mi się kiedyś uda kupić tą włóczkę linę, to może zrobię takie porównanie z dropsem. Na razie nie mam doświadczenia. To jest też pierwsza rzecz, którą ja robiłam z tego dropsa Bell. I może jeszcze tak dodam, jeśli chodzi właśnie o tę włóczkę, to jestem z niej bardzo zadowolona, bo ja w ogóle po wydzierganiu tej bluzeczki natychmiast ją wyprałam. Oczywiście prałam ręcznie i suszyłam na płasko. I powiem Wam, że wymiary zupełnie się nie zmieniły. Nic się nie rozciągnęło, nic się nie zadziało. Bluzeczka trzymała dokładnie ten fason, co trzeba. Także na razie jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, jak moja siostra będzie prała, czy będzie prać w pralce, czy będzie prać ręcznie. Jak w pralce, to o zgrozo. Jak oglądasz, to pamiętaj, udziergi ręczne pierzemy ręcznie. Bardzo Cię proszę. Chociaż akurat nie wiem, czy w przypadku bawełny, wiskozy i lnu to rzeczywiście jest takie niezbędne. Na pewno jeśli wełniane rzeczy, to absolutnie nie prałabym ich w pralce. Dobrze, tak jak powiedziałam, Bell w tym kolorze użyty do wzoru Petit Knit bardzo uważam dobrze mi się sprawdził. Jedyny problem, na jaki mogą się natknąć osoby może bardziej takie właśnie początkujące, to jest taki struktura tej nitki. Zobaczcie tę nić, nie wiem, czy to będzie widać, może tu. Ona jest taka słabo skręcona. I kiedy robi się na przykład jednocześnie oglądając film albo po prostu nie skupiając się tak detalicznie na tym, jak tam te oczka nam schodzą, to może się taki pojawić problem, że po prostu nie całe to pasmo nam się nabierze, że tak powiem, na drut i wtedy może taki być nieestetyczny element, jakiś taki wystający. Oczywiście staram się tego unikać, ale w paru miejscach jednak zdarzyło mi się, że taka pojedyncza niteczka gdzieś tam mi została, więc to jest taka włóczka, która troszkę uwagi wymaga właśnie w trakcie dziergania, żeby te pojedyncze nitki wszystkie chwycić. Ja robiłam na drutach metalowych, na moich mintfulach i byłam z tego wyboru zadowolona, ponieważ ona jest taka dosyć, ma taki chwyt dosyć, nie jest taka lejąca, tylko taka jakby szorstka lekko w przerabianiu i myślę, że na metalowych drutach fajnie schodzi. Nie próbowałam robić na drutach drewnianych, więc nie wiem, jak ona się zachowuje na takich drutach drewnianych, ale wyobrażam sobie, że może tam ten poślizg taki potrzebny do tego, żeby oczka się przesuwały, być troszkę mniejszy, jeśli chodzi właśnie o tę włóczkę. Tak jak już powiedziałam, włóczka mi się spodobała, a ponieważ niedawno była promocja na tę włóczkę, to oczywiście zaszalałam i kupiłam sobie jeszcze kilka fajnych kolorów. Kupiłam kolor, który już pokazywałam, czyli ten kolor różowy na bluzeczkę dla mojej siostrzeniczki. Kupiłam jeszcze dwa inne kolory. Taki
to jest kolor, który nazywa się krem miętowy. Nie wiem skąd ta nazwa. Ja bym powiedziała, że to jest taki kolor lnu naturalnego, czy no taki właśnie. Kojarzy mi się właśnie z naturalnym kolorem lnu, ale nazywa się właśnie krem miętowy. I to jest numerek 23 koloru. Bardzo fajny, uważam. To jest taki prawie beż, ale o zimnym odcieniu. Więc jak najbardziej mi to pasuje i uważam, że jest to fajny kolor. Zaczęłam już z tego jeszcze kupiłam sobie trochę takiego niebieskiego. To jest jasny jeans. I zaraz będę mówić, co tam planuję. I oczywiście nie byłabym sobą, jakbym już nie zaczęła dziergać kolejnej bluzeczki właśnie z tego dropsa. To jest bluzeczka, którą planuję dla mnie. Ma takie tutaj dekolt serek i taki ozdobny element na rękawkach, ażurowy. To jest rzecz, którą ja sobie po prostu wymyśliłam. Nie ma na to wzoru, ponieważ robię to z głowy. Na razie jestem zadowolona. Również robię na drutach 3,5. I sobie taka właśnie bluzeczka bez wzoru, bez żadnego trybu, pomału powstaje u mnie. Mam nadzieję, że niedługo ją skończę i że będę mogła Wam pokazać, co mi też tutaj wyszło. Ponieważ, jak już pokazywałam Wam, mam właśnie jeszcze jeden moteczek tej czerwonej, mam te niebieskie, zobaczę, ile mi zostanie z tych dwóch projektów, tego w trakcie robienia i tego, który zaplanowałam, czyli z tej różowej. I z tych właśnie pozostałych motków sobie wymyśliłam, że zrobię ten kardigan w paski, o którym opowiadałam 2 tygodnie temu. Czyli wybiorę któryś z tych wzorów albo zupełnie coś innego. W każdym razie taki mam plan, że powstanie u mnie jeszcze taki właśnie letni kardigan w paski. To takie moje plany, takie pomysły. Pokażę Wam jeszcze moje skończone skarpetki, ponieważ wiecie, że ja mam zawsze na drutach jakąś jedną robótkę większą i skarpetki. Więc właśnie powstały moje kolejne skarpetki. To jest para kolejna. To jest taki rozmiar damski, nieduży. One powstały z włóczki tej Manos de Uruguay Alegria. Tak wygląda metka tej włóczki. Oraz z dwóch kolorów tego śliwkowego, który tutaj widać, i on jest również tutaj pomiędzy tymi kolorowymi paskami i z tego i tutaj również jest użyty, tylko w innym kolorze, i to jest włóczka Filcolana Arvetta. Może się czyta inaczej, przepraszam. Słuchajcie, ta włóczka jest niesamowicie miękka, bardzo miła w dotyku, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Chyba po prostu moje kolejne skarpetki będą powstawały właśnie z niej, bo jest to coś tak przyjemnego w dotyku, tak miłego, że po prostu aż chce się to założyć na nogi i nosić. Także jeszcze może tak powiem, bo chciałam o tym powiedzieć, że to sposób takiego robienia tych pasków bardzo fajne znalazłam w filmiku pani Ewy Rochalskiej. Postaram się podlinkować ten filmik właśnie na YouTubie. Znalazłam, jak robić skarpetki w paski z pojedynczych takich rzędów, żeby nie było tego miejsca, gdzie jest ten uskok. Bardzo fajna metoda, ona się nazywa Helix. I po prostu bardzo eleganckie skarpetki wychodzą. Zobaczcie, jest dookoła. I nie ma miejsca właśnie tego przeskoku, nie ma tutaj też w środku nic takiego, co by tam, nie wiem, drażniło delikatne stopy. Bardzo, bardzo fajny sposób na przykład na wykorzystanie resztek w skarpetkach. Także podoba mi się i myślę, że to nie jest ostatnia para, którą właśnie tą techniką zrobiłam. Słuchajcie, nagrałam już dosyć sporo i ani razu nie wyłączyłam nagrywania, nie włączyłam od nowa, więc chyba jest dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że jutro wybieram się na targi włóczki, trójmiejskie targi włóczki, które odbywają się w Gdańsku, w takim wieżowcu Olivia Star.
już sobie kupiłam bilet, żeby nie mieć jutro wymówki, że pada deszcz i nie chce mi się tam jechać. Więc mam nadzieję, że to mnie zmotywuje do tego, żeby właśnie się tam pojawić. Powiem Wam, że nie byłam nigdy na takich targach i mam nadzieję, że będę mogła na żywo zobaczyć różne włóczki, może dotknąć, jak będzie można i będzie wolno. Czy coś kupię, nie wiem, zobaczę. Jakieś tam swoje plany i pomysły mam na bardziej takie już jesienne udziergi, ponieważ to, o czym mówiłam, te plany takie letnie, czyli bluzeczka dla mojej siostrzenicy, ta bluzeczka, którą robię dla siebie i kardigan w paski na lato, to już naprawdę dla mnie jest wystarczający jakby plan do przodu. Nie będę dalej wymyślać, co będę robić, ponieważ ja nie dziergam tak szybko. Ta bluzeczka Petit Knit, którą robiłam, ten Anker's Summer Shirt, zajął mi 3 tygodnie robienie go, a jest to no, w sumie bardzo prosty projekt i taki, umówmy się, nieskomplikowany. Więc jak sobie wymyślę za dużo, to będę miała jakiś, nie wiem, taki dyskomfort związany z tym, że ja mam takie tutaj plany, a ja nie nadążę, czy coś takiego. Więc nie chcę sobie tego nakładać, ponieważ dla mnie dzierganie to jest hobby, to jest oderwanie się od rzeczywistości. Nie chcę, żeby to stało się dla mnie jakimś przymusem, koniecznością, bo tutaj filmik do nagrania, więc trzeba szybko coś dziergać. Dlatego, jak widzicie, po 2 tygodniach mam do pokazania tylko jedną, a nie skarpetki. Mam 2 rzeczy do pokazania skończone, więc na więcej proszę nie liczyć u mnie, bo nie jest to moja praca na pełnym etacie, dzierganie. Dobrze, słuchajcie, to jeszcze teraz takie na zakończenie chciałam odnieść się do tych komentarzy, do tych porad, za które bardzo dziękuję. Widziałam, że tam polecacie mi różne jeszcze rodzaje drutów, żebym sobie wypróbowała niektóre moje propozycje wzorów, które sobie tam zebrałam w poprzednim filmie, czyli te 5 wzorów na kardigany w paski. Niektórym się podobały bardziej, innym mniej. Ja to rozumiem, są różne gusta, są różne potrzeby. Są też różne sylwetki, różne rzeczy wyglądają różnie i mamy sobie prawo wybierać to, co nam się podoba. I oczywiście jak najbardziej możecie pisać opinie o tych moich wyborach. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale nie znaczy, że muszę się z tymi opiniami zgadzać. Ja już jakby takie zachłyśnięcie się modą taką bieżącą i takim tym, żeby być bardzo w trendach, to już mam jakoś tam za sobą, więc bardziej cenię sobie takie klasyczne rzeczy, takie troszkę ponadczasowe. To nie znaczy, że nie kuszą mnie tam jakieś rzeczy takie, powiedzmy sobie, modne i na czasie, ale nie wiem, czy akurat jeśli chodzi o dzierganie, bo wyobrażam sobie, że jeśli ja coś robię ręcznie, poświęcam temu wiele godzin, to chciałabym, żeby to było dla mnie wartościowe i do noszenia nie przez jeden sezon, kiedy to jest właśnie taka moda, na przykład, nie wiem, na kusę bluzeczki, no to już w ogóle odpada, jeśli o mnie chodzi, ale żeby mi to po prostu posłużyło trochę dłużej, no bo chciałabym tą swoją szafę tak właśnie konstruować bardziej w kierunku takiej klasyki, takiego czegoś ponadczasowego. Ale oczywiście rozumiem i doceniam, że można mieć inne podejście, można szukać wzorów takich na czasie, bardzo modnych, w trendach, w kolorystyce, która jest na przykład kolor roku. Akurat ten kolor roku, który jest w tym roku, zupełnie nie jest kompatybilny z moją, że tak powiem, urodą, więc odpada absolutnie, nie będę na pewno nic robiła w tym kolorze. Dla siebie oczywiście, bo nie wiem, może dla kogoś tak. Także to takie kilka słów wyjaśnienia. Jeszcze raz dziękuję bardzo za te wszystkie komentarze. Jeśli jutro spotkam się z kimś z Was na targach, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Następny filmik planuję znowu za 2 tygodnie, nie za tydzień, tylko za 2 tygodnie, bo dla mnie taka częstotliwość co tydzień to była za duża.
I czułam taki przymus, że teraz muszę właśnie, nie wiem, coś tu na szybko wymyślić, zrobić. I to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebym ja tutaj miała z tego też radość, zabawę, żeby to była forma właśnie takiego vloga, pamiętnika mojego dziergelniczego, a nie jakaś konieczność, że teraz muszę na siłę coś wymyślać. Także spodziewajcie się raczej filmów co 2 tygodnie. Spodobało mi się robienie właśnie takich list, jakichś wzorów, które przeglądam i które może chciałabym wydziergać, więc myślę, że takie filmiki będą się także pojawiały, bo to mi sprawia frajdę i radość wyszukiwanie właśnie takich wzorów. Tak jak już napisałam w którymś chyba komentarzu, że to jest takie zajęcie, które raduje moje bibliotekarskie serce, ponieważ ja z wykształcenia jestem bibliotekarką, więc robienie jakichś list, zestawień, to jest coś, co mnie zawsze bardzo kręci po prostu i cieszy. Dobrze, słuchajcie. Chyba udało mi się nagrać cały film na jednym wydechu, więc mam nadzieję, że nie będę musiała nic tutaj ciąć. Postaram się właśnie dostawić zdjęcia, które dostałam od mojej siostry w tej bluzeczce od Petit Knit, to znaczy z wzoru, który zrobiłam z wzoru Petit Knit. Ja zrobiłam bluzeczkę dla mojej siostry i wstawię te zdjęcia tutaj. I postaram się też wstawić te linki, o których tutaj wspominałam. Będą one w opisie do tego filmu. To na dzisiaj wszystko. Jeszcze raz dziękuję za to, że wytrwaliście do końca mojego gadania, może czasami niezbornego. I do zobaczenia za 2 tygodnie. Pa!